Na te tutaj najlepiej biorą. Chyba z plaży. Myśmy mamy teraz sobie naklejone, nie? Oko i z rzęsą, nie? I takie ruchome, nie? Też? No z rzęsą, no, nie? To jest rzęsa, i wiesz jak to, nie, i wiesz jak odratowali? No zresztą. Tak, a to wygląda jak baba. Ja ci dam, jak masz kropelkę, to sobie Mirek weź. Miłośnicy Pucka, dzięki władzom tego miasta, ale także zapalonym wędkarzom, którzy od wielu, wielu lat, któryś tu z panów przypomniał, ile lat? 14 lat już organizują belonadę. I nie tylko tutaj, oczywiście, ale w kilku innych miejscach na Zatoce Puckiej poławia się belony, która jest oczywiście smaczną rybą, jest taką ciekawostką. I to, że ma zieloną oś, to przecież nie znaczy, że ona jest zepsuta. Wręcz odwrotnie. Ryba jest bardzo smaczna i chciałbym wszystkim wędkarzom życzyć udanych połowów, żebyście dzisiaj złowili każdy z was po kilkanaście sztuk, tego wam życzę. A ponieważ wielokrotnie też łowiłem belonę, to muszę powiedzieć, że to jest ekscytująca chwila, kiedy łapie się belona i kiedy się z nią walczy. I ona wyskakuje z wody. Czy to faktycznie jest... wygląda jak walka z Merlinem? Dlatego nazywamy to taki nasz kaszubski Merlin. Piękna ryba i znakomicie spędzony czas wolny, który poświęcacie na wędkarstwo. Z panem posłem, który wielokrotnie już wcześniej jako minister rolnictwa wspierał belonadę i zawsze wspiera też połowy na Zatoce Puckiej i Gdańskiej, pozwolimy sobie oficjalnie, panie pośle, otworzyć kolejną belonadę. Panie i panowie, no. 14. Mistrzostwa Świata w poławianiu belonady uważamy za otwarte. Brawa! Pierwszy dzień zmagań za nami. Słuchajcie, wszyscy wędkarze obecni na belonadzie dzisiejszego dnia złowili 152 rybki. Jutro oczywiście mamy drugą turę. I słuchajcie, Władek Team złowił 30, więc nie jest źle. Nie jest źle. Tutaj no ja z Mirkiem złowiliśmy po 9. No mamy no, największą tą ilość. Jeszcze Jarek złowił 2. Szymon, którego tutaj nie ma, 5, no i Maciej, nasz nowy zawodnik od dzisiaj 5 złowił. Także źle nie ma, tym bardziej, że jeżeli chodzi o sektory, bo jest przeliczanie oczywiście sektorowe, no to ja mam 3. miejsce, Mirek ma 3. Szymon 4. Szymon ma 4, także no nie jest naprawdę, nie jest źle. Zobaczymy co będzie jutro, także zapraszamy na drugą część filmu, niedziela. Witam serdecznie wszystkich wędkarzy. Panowie i panie, dotrwaliśmy do końca. Tutaj chciałem powitać bardzo serdecznie panią burmistrz naszego miasta, panią Hanię Kropiecką i prezesa Narodu w Gdańsku, prezydenta pana Lisaka Stanisława. Dotrwaliśmy do końca zawodami. Zaraz pan główny sędzia Józef Drugała odczyta oficjalne wyniki i poproszę panią burmistrz i pana prezesa o wręczanie nagród, pucharów, medali, dyplomów. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wczoraj mieliśmy okazję się przywitać z zawodnikami, dzisiaj jeszcze z gośćmi, którzy widzę tutaj stoją, obserwują zakończenie kolejnej belonady. 14, ale tak naprawdę początek był w roku 88, tak? Także tak może nie po kolei, nie co roku, ale jest już pewna tradycja w historii naszego miasta. I bardzo dziękuję organizatorom, czyli panom wędkarzom, pań chyba nie ma, z koła są panie, czyli państwu wędkarzom z koła numer 68 z Pucka za fantastyczną organizację. Mam nadzieję, że państwo wędkarze z całej Polski i zagranicy też są zadowoleni. W każdym razie gratuluję tego, co się udało. Wiem, że wyniki były bardzo różne. Niektórzy państwa rzeczywiście osiągnęli niezły wynik, niektórym było ciężko, ale belona, z tego co wiem, w tym roku troszkę przesadziła, za szybko pojawiła się w wodach, tak, i trochę mało jej zostało, więc pewnie były to dość trudne zawody w tym roku. I oficjalne wyniki. Pierwsze miejsce jako zawodnik z zagranicy Lech Skoczek. Brawo, Leszek! Najdłuższa ryba. Trzecie miejsce Mirosław Nowak. Belona 78 cm. Poprosimy. Nie ma go chwilowo. Drugie miejsce Mirosław Ciszkowski 78,5 cm. I pierwsze miejsce Maciej Prościński 79 cm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po raz pierwszy. A Mirosław Nowak? To nie ma jeszcze. Pierwsze miejsce. Super, dziękuję bardzo. A przedstawicie? Drużynowo. Trzecie miejsce Władek Team Władysławowo, 21 punktów, 35 sztuk belon. Rafał, nie widzę, żebyś klaskał, nie? Drugie miejsce Piraci z Południa, 21 punkt, 30 sztuk belon. I pierwsze miejsce Karol z Kim Sosnowiec, 11 punktów, który wygrał w cuglach. Zapraszamy serdecznie. Wynik panom wędkarzom, podszkolił, nie? Nie żeglarzom, tylko wędkarzom. Nie było błędu chyba. Nie, łatwiej się słować. Co się robi? Władek Team! Już nie to moc! Pojawili się czy nie? No jest trochę mniejszy jednak ten drugi. Proszę? Pirata chcemy. Dobra, starczy. Klasyfikacja indywidualna. Szóste miejsce Marcin Karwi. 6 punktów. Zapraszamy. Piąte miejsce Michał Cieszki, 4 punkty. Michał. Ale Michał Cieszki. Pan Michał. Piąte, tak. A czwarte miejsce Mirosław Tobak, 4 punkty. Znowu. Trzecie miejsce Krzysztof Kura, 3 punkty. Brawo. Drugie miejsce Rafał Karnik. Brawo! I pierwsze miejsce Mariusz Jerzewski. Brawo! Jeżeli strzela. Zaczynamy od prawej. Dziękuję bardzo. To jest piąte miejsce, czy też szóste miejsce, proszę. Tak jest, dzięki. Włożysz. Tutaj pana włożymy, tak? Czwarte? Czwarte. W ten sposób, dobrze rozumiem. A buzi? A buzi. Ale teraz publicznie. Drugie miejsce. I pierwsze miejsce. Nie, to jest trzeci. Drugie. Dobra, już się przygotowałem. Dziękuję. Chodźcie, jesteście medalistami. Teraz nie. Chcę jeszcze raz podziękować i Belonadę w Pucku 2016 uważamy za zamkniętą. Do zobaczenia za rok. Do usłyszenia.